Witam Was. Dzisiaj chciałbym Wam przedstawić mój nowy wideoporadnik, w którym przedstawię Wam, jak konwertować pliki wideo bez utraty jakości. Na początku uruchamiam naszą przeglądarkę internetową i wchodzimy na link, który podałem w opisie. Jest to link do programu FreeMake Video Converter, którego dzisiaj będziemy używać. Pobieramy go. Zapisujemy. Pobrał nam się instalator. Wciskamy dwa razy uruchom. Wybieramy język. To ja zostawię polski. OK. Teraz jeśli tutaj zostawimy fajkę, to będziemy wysyłać im raporty o awariach, a jeśli nie, to nie. A będę im wysyłał. Dalej. Teraz wybieramy, czy instalacja pełna, czy użytkowa. Ja użyję użytkową i odznaczę wtyczki, ponieważ nie chcę w mojej przeglądarce mieć żadnych wtyczek, dodatków, reklam i tym podobnych. I robię dalej. Wybieramy lokalizację, gdzie się ma zainstalować. Ja tylko zmienię, że na dysku D ma być w tej samej lokalizacji. Dalej. Na początku wszystkie pliki do instalacji się pobiorą, a później będzie proces instalacji, jakby na naszym komputerze. Jeśli u kogoś będzie występował błąd z brakiem Net Framework 4, który powinien się i tak zainstalować za chwilę, to niech wejdzie na link, który podałem także w opisie. Niech zrobi krok po kroku, co tutaj pisze. Ale nie powinno być żadnych problemów i tutaj powinno się zainstalować właśnie teraz, tak jak u mnie. Instalacja dość szybko. No i się zainstalowało. Od razu uruchomimy. Tak. Jeszcze nam dziękuję za pobranie. A więc tutaj dodajemy wideo, tutaj dźwięk, tutaj DVD, tutaj zdjęcie. A tutaj z adresu URL możemy wkleić. A więc tak, a wideo przygotowałem w jakości Full HD, HD i trochę więcej niż HD. Pokażę Wam. Dodam. Na początku Wam pokażę scalanie. Mamy dwa klipy, na przykład możemy byle co łączyć, ale na przykład możemy mieć jeden film podzielony na dwie części i chcemy właśnie go scalić. Tutaj mam taki guzik połącz pliki, robimy na on i po skonwertowaniu on będzie razem w jednym pliku. No ale ja nie chcę łączyć i skonwertuję tylko ten pierwszy. Na początku mówię Wam wszystkie te tutaj na dole ikonki. Tutaj do formatu AVI będzie konwertował. Tutaj możemy dostawić to samo źródło lub na przykład chcemy, tu jeśli wybierzemy 720p HD, to będzie skonwertowane do tej samej jakości oczywiście. Ale możemy zmniejszyć jakość, ale nie polecam. Ja zawsze robię takie same jak źródło. Dzięki temu nie niszczę jakości. Tutaj mamy edytuj ustawienia. Tutaj wybieramy, możemy sobie wybrać jaki chcemy kodek. Ja zawsze wybieram H.264. Tutaj mamy różne ustawienia. Możemy nacisnąć konwertuj i plik nam się skonwertuje, ale później to pokażę. Tutaj mamy do MP4. W odtwarzaczach MP4 bez problemu nam filmy będą działać.
oraz na przykład jeśli chcemy wrzucić później na YouTube'a i nie chcemy mieć żadnych problemów, że jakiś tam nieznany format, też najlepiej do MP4. Tutaj do urządzeń Apple, na przykład chcę do iPhone'a 4S skompresować sobie i skonwertuję, później sobie skopiuję tam. Tutaj format WMW, bez problemu odtwarza to Windows Media Player i można bez problemu to edytować w Windows Movie Maker. Tutaj możemy na DVD wgrać, jeśli mamy pustą płytę i od razu nagrywamy, albo możemy otworzyć plik ISO, a następnie ten plik ISO jakimś programem, na przykład Nero, nagrać na naszą płytę DVD. Tutaj na Blu-ray tworzymy ISO, a następnie jakimś innym programem możemy te ISO nagrać na płytę Blu-ray i na tej płycie już mieć te wideo. Do MP3 wyciągnie nam z naszego filmu sam dźwięk, nie będzie obrazu i będziemy mogli otwierać, nie wiem, na MP3-kach, na własnym komputerze, tylko po prostu sam dźwięk. Mamy tutaj strzałeczkę. Do MPEG. Nie polecam konwertować do tego formatu, właściwie to będzie .mpg, ponieważ używa on starego kodeka MPEG-2, który traci na jakości i później nasz materiał będzie gorszy. Tutaj mamy do MKW, też jest bardzo popularny format. Tutaj mamy dwa formaty flashowe. Następnie mamy do HTML5. No, w trzech przeglądarkach będziemy mogli otwierać od razu wideo w przeglądarce. Bez żadnych tam już dodatków, pluginów i takich tam. Tutaj mamy do Androida. Tutaj mamy według ich najczęściej jakby wybierane, ale ja mam niestandardowy 1280x720, bo na przykład telefon Sony Xperia S taki jest rozdzielczości, więc najlepiej mi jest skonwertować do tego i bez problemów już otwarć. Ja mamy do Sony, możemy do PS3 w Full HD, w HD i do PSP skonwertować. Później mamy 3GP. W większości telefonów powinien ten format odpalić. No, jakość nie jest zbyt duża, ale można zrobić niestandardowo ustawienia i Full HD, choć nie wiem, czy jakikolwiek ze starych telefonów uciągnie taki plik, takie wideo. Tutaj mamy do Nokii, na przykład możemy sobie wybrać jakąś Nokię. Nie ma tutaj wszystkich, są tylko niektóre modele. Tak samo z Samsungiem i z BlackBerry. Można sobie wybrać i są niektóre modele, do których możemy skompresować. A tutaj mamy wysyłanie bezpośrednio filmu na serwis youtube.com. Wpisujemy tutaj login i hasło i później możemy przesłać film od razu na YouTube'a. No to teraz Wam przedstawię konwertowanie. Najpierw wejdę w folder, w którym jest nieskonwertowany plik wideo. I ma on 142 MB. Teraz skonwertuję na przykład do MP4. Tutaj sobie biorę takie same jak źródło. Tutaj widzimy kodek K264, oryginalny dźwięk AAC, to jest bardzo wysoka jakość, no bezstratna też. No i zrobię konwertuj. Powinno się szybko skonwertować. Długość głównie zależy od długości filmu i od tego, jak już jest skompresowany. No i skompresowaliśmy ze 142 mega do trochę ponad pół mega.
No, nieraz jak raz skonwertowałem plik, który miał 100 giga do 100 mega, więc nieraz bardzo duża różnica jest. Ale nie myślę, że jak teraz to skonwertuję, to będzie miało 1 kilo, bo na przykład jak teraz to wrzucę, dodaj tutaj i znów to samo zrobię. Tak widzimy, zmniejszyło się, ale nieznacznie. No więc teraz już się nie opłaca dalej konwertować. I to by było na tyle. Dziękuję za obejrzenie mojego wideo poradnika. Jeśli wideo poradnik się podobał, to daj łapkę w górę. Jeśli chcesz widzieć więcej moich filmików, to zasubskrybuj mój kanał.